Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Klasyki Kamyka. Jakiś czas nie było mnie tutaj, ale jestem ponownie i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o jednym z moich ulubionych artystów, a mianowicie o Sergiuszu Rachmaninowie. Czy wiecie, co łączy Céline Dion z Rachmaninowem? Otóż jeden z największych przebojów Céline Dion, All By Myself, ten utwór wcześniej wykonywał Eric Carmen, jest inspirowany drugą częścią drugiego koncertu fortepianowego Rachmaninowa, jednej z najwspanialszych kompozycji, jakie kiedykolwiek powstały. Rachmaninow, w przeciwieństwie na przykład do Strawińskiego, Prokofiewa, nie był innowatorem muzycznym. Był wierny tej pięknej rosyjskiej tradycji. Jego muzyka jest pełna nostalgii, smutku, szerokich linii melodycznych. Wielkim mentorem Rachmaninowa był Piotr Czajkowski. Słownik encyklopedyczny Growa, to bardzo szacowne wydawnictwo, w 1954 roku określił muzykę Rachmaninowa jako pełną jakichś wybuchowych, sztucznych melodii, z monotonną fakturą i było tam napisane, że ta muzyka, ta popularność Rachmaninowa długo na pewno nie przetrwa. No więc już wiemy dzisiaj, jakie to było bezpodstawne stwierdzenie. A drugi koncert fortepianowy, o którym mówiłem, nie powstałby, gdyby nie porażka związana z pierwszą symfonią. Kompozytor był załamany złym przyjęciem pierwszej symfonii, na jakiś czas wycofał się z komponowania i musiał zasięgnąć pomocy u specjalisty. Tym specjalistą okazał się dr Nikolaj Dal. Lekarz, psychiatra, neurolog, hipnotyzer. Rachmaninow spotykał się z nim codziennie od stycznia do kwietnia 1900 roku. No i pod wpływem tych spotkań jego sen się poprawiał, poprawiało się samopoczucie, ale przede wszystkim również powracała chęć do komponowania. I podczas tych wizyt zaczęła się krystalizować wizja jego nowego utworu, koncertu fortepianowego. I słuchajcie, to było jak olśnienie. Powstało dzieło naprawdę wybitne, pełne wysublimowanej instrumentacji, cudownych harmonii, namiętnych linii melodycznych. Utwór, który tak naprawdę okazał się początkiem jego bardzo dobrej passy. Był świetnie przyjęty, uzyskał nagrodę Glinki i tak naprawdę ten drugi koncert fortepianowy pokazuje, że dzieło o wysokich walorach artystycznych może być na tyle uniwersalne, że jednocześnie trafia do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Już gdy miał 20 lat, Rachmaninow napisał preludium Cis-moll. To też jeden z jego największych przebojów. Później jako pianista był bardzo często proszony, żeby wykonać tę kompozycję na bis. U Rachmaninowa często możemy odnaleźć nawiązania do dzwonów. Był pod wielkim wpływem dzwonów cerkiewnych. I na przykład w preludium Cis-moll właśnie, na początku drugiego koncertu fortepianowego, czy w symfonii churalnej dzwony, właśnie słyszymy te echa dzwonów, te nawiązania do dzwonów. Poza tym rosyjskie pieśni prawosławne, to też było coś, co kochał. I jeśli przyjrzymy się jego melodiom, to właśnie tam również mamy inspiracje związane z pieśniami prawosławnymi. A w 1917 roku pod wpływem wydarzeń politycznych Rachmaninow opuścił Rosję. Ostatecznie na stałe osiedlił się w Stanach Zjednoczonych i wówczas już punkt ciężkości, jeśli chodzi o jego działalność artystyczną, przesunął się na rzecz pianistyki, występów pianistycznych, również dyrygowania, ale przede wszystkim dał się poznać światu jako genialny pianista. To był pianista, który miał spojrzenie na interpretację z perspektywy kompozytora, co było wielkim atutem. Uważał właśnie, że interpretacja ma ogromne powiązanie z kreatywnością. Miał poczucie, że nasyca utwory odpowiednim kolorem, utwory, które gra. Poza tym doświadczenie wyniesione z komponowania dzieł z głosem ludzkim również przeniosły się na grunt interpretacji. Jego linie melodyczne były bardzo śpiewne, narracyjne. No i oczywiście miał niebywałe możliwości fizyczne. Jego dłoń była ogromna. Potrafił objąć duodecymę. Jak ktoś nie wie, to jest odległość między C w jednej oktawie do G. Dla pianisty już decyma to jest bardzo dużo, a co dopiero duodecyma. Też był bardzo wysokiego wzrostu, miał powyżej 1,90 m i mówiło się, że cierpiał na zespół Marfana,
co również objawia się właśnie ogromnymi kończynami, ale też cierpiał na wiele dolegliwości, które mają powiązanie właśnie z zespołem Marfana. Jego ulubionym koncertem fortepianowym był trzeci. Ten trzeci koncert, wykonanie tego trzeciego koncertu, to jest jak zdobycie Monteverestu, słuchajcie. To jest już absolutne wyzwanie dla pianisty. Józef Hoffmann, któremu był ten koncert dedykowany, nie zdecydował się podobno na jego publiczne wykonanie. A Gary Graffman, świetny pianista, stwierdził, że gdyby zainteresował się tym koncertem, jak był młody, to pewnie by podjął się jego wykonania, bo nie wiedział wtedy jeszcze, co to jest strach. Rachmaninow uwielbiał szybkie samochody, uwielbiał motorówki, miał też poczucie humoru. Kiedyś występując z Fritzem Kreislerem, Kreisler zgubił się podczas występu w tekście, no i taki przerażony mówi do Rachmaninowa, to właściwie szeptem odzywa się: gdzie jesteśmy? Rachmaninow na to: w Carnegie Hall. Mówił, że muzyka płynie prosto z serca i trafia do serca, że jest miłością. I właśnie w muzyce Rachmaninowa jest bardzo dużo miłości. Zachęcam Was do słuchania muzyki Rachmaninowa, słuchania jego interpretacji, których wiele możecie odnaleźć na YouTubie. I zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek Klasyki Kamyka.